30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie 3 dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club. Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy ze Stefanem Życzkowskim, prezesem zarządu firmy Astor. Tutaj przez te 30 lat się w sumie niewiele zmieniło. Znaczy świat się cały zmienił bardzo, ale ciągle żyjemy przyszłością i nowymi technologiami dla polskiego przemysłu. Istniejąca na polskim rynku od 34 lat firma Astor z pasją unowocześnia przemysł i wspiera ludzi w rozwoju. Oferuje różnego rodzaju systemy sterowania, oprogramowania przemysłowe, napędy oraz roboty mobilne. Żeby opowiedzieć o firmie Astor, to może właśnie zacznę tak przekornie od łopaty i koparki. Jeżeli mamy takie zadanie, żeby wykopać rów i damy człowiekowi łopatę i każemy mu kopać rów, to będzie miał jakąś tam szybkość tego kopania i będzie kopał ten rów może nie za szybko. A jeżeli temu samemu człowiekowi damy koparkę i on będzie umiał ją obsługiwać i też każemy mu taki sam rów wykopać, to można sobie wyobrazić, że pewnie z 10 razy albo nawet 100 razy szybciej ten rów wykopie. No i to jest właśnie taki przykład, właśnie, że jeżeli dostarczymy człowiekowi, który pracuje w przemyśle, dobre narzędzia, nowoczesne, to one znacznie zwiększają jego efektywność i powodują, że w przyszłości czy w teraźniejszości, no ale zawsze pracujemy na przyszłość, będzie mógł być bardziej efektywny, czyli będzie mógł też bardziej lepiej zarabiać. I od 30 lat zajmujemy się automatyzacją i robotyzacją polskiego przemysłu i również oprogramowaniem przemysłowym właśnie po to, żeby dostarczać dobrych narzędzi ludziom, po to, żeby polskie fabryki były bardziej konkurencyjne na rynkach międzynarodowych, a pracownicy w nich pracujący byli bardziej efektywni i dzięki temu mogli też wytwarzać więcej wartości dodanej i lepiej zarabiać. W ofercie firmy Astor znajdują się m.in. roboty przemysłowe, które mogą zastąpić człowieka w wielu obszarach działalności. Te roboty wspierają ludzi w pracy, to znaczy powodują, że ich praca może być bardziej umysłowa, nadzorcza i oparta o wiedzę i doświadczenie tych ludzi w nadzorze nad produkcją, niż samemu manualnie, rękami czy w inny sposób wytwarzanie produkcji. Człowiek woli chyba jednak pracować mniej fizycznie i tak tej pracy fizycznej ma dużo, a po pracy może pójść zagrać w tenisa, czy pobiegać, czy pokopać piłkę. I myślę, że to właśnie jest ważne, że praca i tak jest bardzo mocno fizyczna, nawet ze wsparciem robotów, ale rzeczywiście można sobie wyobrazić, że jeżeli byśmy mieli taki obiekt, gdzie należałoby pakować wodę gazowaną na palety. Proszę zwrócić uwagę, że jak idziemy do sklepu jakiegoś i kupujemy wodę, zgrzewkę wody, to pobieramy ją właśnie z takiej palety, ze zgrzewki wody. Nikt nie myśli, kto tą wodę na tą paletę nałożył, a jeszcze niedawno to robili ludzie i takie nakładanie wody na palety i 9 kilo, i 9 kilo, i 9 kilo cały czas, no jest bardzo niezdrowe dla człowieka, dla kręgosłupa i potem też to powoduje duże szkody dla społeczeństwa, bo człowiek może się ruszać i może biegać, ale praca taka bardzo ciężko fizyczna jest jednak niezdrowa dla ludzi. Więc można, przez wiele lat ja to robiłem i przez wiele lat mówiono mi, że ja wyrzucam ludzi z pracy i rzeczywiście takie dyskusje były i tak gdzieś koło roku 2016 to się zmieniło w Polsce i w tej chwili ta automatyzacja i robotyzacja z trudem nadąża nad pogłębiającym się brakiem ludzi i rąk ludzi do pracy. To jest ta taka wielka zmiana, która się 4 lata temu, czy właściwie dochodzi 5 lat odbyła. No i tak to właśnie wygląda, że nikt z powodu robotyzacji w dobrej fabryce ludzi z pracy nie wyrzuci. Najwyżej, jeżeli będzie to dobra automatyzacja i robotyzacja, to firma się bardziej rozwinie i przeniesie tego człowieka do innego miejsca do pracy. Jeżeli ktoś dobrze pracuje, to na pewno nie może widzieć zagrożenia w robotyce. Jestem o tym przekonany. W takim systemie statystycznym, to znaczy może jakieś jedno przedsiębiorstwo na 100 może by się taki przykład zdarzył, żeby się tak stało, ale ostatnio prowadziliśmy taką pracę, żeby właśnie, ponieważ jest brak ludzi i brak ludzi do pracy, to żebyśmy zoptymalizowali stanowiska pracownicze po to, żeby można było trochę ludzi jakby zwolnić z części produkcji, tylko po to, żeby zatrudnić je gdzieś w innym miejscu, gdzie są
potrzebni. I dzięki temu wszystko może się szybciej rozwijać i podejrzewam, to jest też bezpieczniejsze, bo eliminuje wypadki, chociażby coś na kogoś spadło, coś kogoś przygniotło, to też chyba w tę stronę idzie. Tak, tak, na pewno to też zdecydowanie może poprawić bezpieczeństwo w pracy. No i w ogóle taką kondycję pracownika. Człowiek znacznie lepiej funkcjonuje, jeżeli bardziej jednak pracuje umysłem niż fizycznie rękami czy nogami. Aczkolwiek ciągle i tak praca będzie zawsze pracą. I takich fabryk bezludnych zupełnie, to w sumie one się jednak według mnie nie sprawdzają. Nie ma ich wiele na świecie. I nawet gdzie próbowano taką zrobić tak zwaną 100% automatyzacji, to się okazało, że to się jednak biznesowo jakoś nie sprawdza. I jednak ci ludzie wszędzie są jakoś tam potrzebni. Też ta robotyzacja, automatyzacja generuje nowe stanowiska pracy programistów, konserwatorów, serwisantów, gdzie trzeba bardzo mocno myśleć i to, tak jak powiedziałem, pracować umysłem, wiedzieć, uczyć się, znać się na tym, no ale praca jest bardziej komfortowa i bardziej różnorodna. Oficjalnie historia firmy Astor zaczęła się w 1987 roku. Jednak Stefan Życzkowski już jako nastolatek kierował swoje zainteresowania w stronę elektroniki. Stworzenie przez niego sterownika do lampek choinkowych można uznać za symboliczny początek firmy. Ujawnię tutaj, że to był jednak czysty przypadek, to znaczy to był rzeczywiście okres stanu wojennego i myśmy byli uwięzieni jako dzieci, ja wtedy chodziłem do pierwszej klasy liceum, szkoły były zamknięte, nie wolno było wychodzić, był stan wojenny, była godzina policyjna, siedzieliśmy po domach, trochę podobnie może jak właśnie rok temu zaczęliśmy siedzieć w pandemii, ale jednak były znacznie większe obostrzenia i po prostu mieliśmy dużo czasu na różne rzeczy i właśnie wtedy jeszcze był taki okres, że nie było materiałów, trzeba było wszystko samemu, jak to się mówi, wyrzeźbić, w związku z tym zrobiłem taki sterownik, jakąś tam obudowę, bo po prostu miałem wolny czas, a lubiłem coś konstruować i ponieważ zbliżało się Boże Narodzenie, to sobie wymyśliłem, że zrobię taki sterownik do choinek, który dzisiaj jest po prostu jakby takim zupełnie niczym, czyli każdy może mieć, każdy może kupić, niewiele to kosztuje, ale w tamtych czasach właśnie były olbrzymie deficyty w tych sprawach, a może było więcej czasu niż dzisiaj. Dzisiaj narzekamy na brak czasu, a wszystko możemy mieć, możemy też narzekać na brak pieniędzy, a wtedy w ogóle pieniędzy nie było, materiałów nie było, a było dużo czasu, więc wtedy zrobiłem ten pierwszy sterownik, ale nie miałem zielonego pojęcia, że będę się zajmował kiedykolwiek w życiu sterownikami czy systemami automatyki przemysłowej. Natomiast ten sterownik mam do dziś i jest tutaj za mną 5 metrów obok mnie i dlatego pojawił się na naszej stronie. To jest bardzo taka ciekawa historia i też pokazuje, jak w zasadzie pasja i zainteresowania mogą ukierunkować na drogę zawodową. Później też pojawiały się u Pana takie zainteresowania oprogramowaniem i tworzył Pan też pierwsze gry komputerowe, można tak powiedzieć? Tak, tak. Na pewno tak jak każde dziecko, które miało dostęp do komputera, a trzeba powiedzieć, że ja właśnie tutaj miałem taką wyjątkową okazję, bo pierwszy komputer miałem w rękach już w 82 roku, czyli właściwie zaraz po stanie wojennym. Wtedy byłem bardzo młody i to były naprawdę pierwsze komputery na świecie, a dosłownie pierwsze jednostki w Polsce, pierwsze sztuki. I pierwszy program, który napisałem, to właśnie już była gra, więc jakoś zawsze mnie w kierunku grania też dużo sam grałem, ale w pewnym momencie wolałem bardziej robić gry niż grać. No i tak powstało wiele różnych gier, a jedną mi się udało wydać rzeczywiście w Krajowej Agencji Wydawniczej i w ten sposób zarobiłem moje pierwsze takie najbardziej cenione przeze mnie pieniądze z powodu tytułu praw autorskich i całej gry, którą wtedy zrobiłem. Też czasy były inne, bo byłem w stanie wymyślić grę, napisać ją, przetestować, zrobić grafikę, opublikować. Wszystko zrobiłem sam w jedną osobę. To jest kompletnie niemożliwe w dzisiejszych czasach. Satysfakcja też musiała być wtedy ogromna. A kiedy przyszedł taka myśl, żeby iść w stronę biznesu, założyć własną firmę? A to już jednak bardzo szybko. To znaczy jeszcze w liceum miałem zresztą poważne problemy z nauką i z ocenami w szkole, bo ja bardzo dużo czasu już poświęcałem wtedy na przedsięwzięcia różne, które były jakoś tam przedsięwzięciami biznesowymi, czyli już wtedy rozpoczął się jakiś handel komputerami, ale to było, że tak powiem, wieczorowo i nie wiem, weekendowo, czy pisanie właśnie programów, aczkolwiek lubiałem wtedy sprzedawać i jakoś tam generować pieniądze, z tym, że pieniądze od zawsze nie były dla mnie pierwszym celem i motywacją, zawsze była to kwestia pewnej pasji poznawczej, szukania tych komputerów, rozpoznawania najnowszych modeli, najlepszych, tych, których się dało najlepiej zarabiać. I właśnie w latach jeszcze, można powiedzieć, późnego liceum i wczesnych studiów, już najpierw chałupniczo, można powiedzieć, a potem coraz bardziej profesjonalnie zajmowaliśmy się handlem komputerami, personalnymi komputerami, czyli klasy PC, a również wytwarzaniem, działaniem z oprogramowaniem. I to był początek firmy Astor właśnie w roku 87. Wtedy byłem na
trzecim roku studiów na Politechnice Krakowskiej. W jakiś taki skuteczny sposób przyswoiłem sobie również wiedzę ekonomiczną związaną z przepisami, podatkowymi sposobami działania. I muszę tak powiedzieć, że jak wracamy teraz nagle 30 lat wstecz, to z wielką nostalgią i z takim dobrym wspomnieniem wspominam te proste zasady. W zasadzie myślę, że można było wtedy w tydzień czy w dwa tygodnie studiowania 80 czy 90% przepisów praktycznych, handlowych czy biznesowych się nauczyć. System podatkowy był naprawdę bardzo prosty i może miały tam jakieś stawki podatkowe dość wysokie i wcale nie było też łatwo, ale to wszystko było zdecydowanie prostsze i to było takie dużo bardziej zachęcające do tego, żeby działać. Akurat na mnie to tak wpłynęło pozytywnie, że chciałem unormować te swoje działanie jakby takie weekendowo-wieczorowe w profesjonalną firmę i w profesjonalny sposób działać na rynku najpierw komputerowym, a potem już przemysłowym. I naprawdę te wspomnienia są bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o cały system, który dało się bardzo łatwo przyswoić, przekazać innym. To było zdecydowanie lepsze niż jest teraz. Naprawdę jestem o tym głęboko przekonany. Sam system podatkowy i ekonomiczny w tamtych czasach, jeżeli chodzi o skalę ilości przepisów i zwartości ich spójności. Natomiast pieniędzy nie było na rynku, nie było w ogóle wolnego rynku i ekonomia była bardzo trudna, znaczy czasy były bardzo, bardzo trudne. Natomiast no jakoś tak się wtedy udało mi rozwinąć i moją działalność i działalność firmy już wspólnie z wspólnikami. A gdybym zapytała o takie momenty przełomowe, czy to był taki rozwój spokojny, zrównoważony, czy jednak były takie momenty, w których wszystko przyspieszało i od tego czasu na przykład podwoiły się zamówienia albo firma się zaczynała jeszcze bardziej rozwijać? Znaczy najpierw jednak będąc na studiach w roku 87 założyliśmy firmę i na pewno to było takie działanie garażowe i było bardzo trudno też połączyć studia i to działanie, bo gdzieś tam rano się studiowało, potem o pierwszej się biegło do tego sklepu, myśmy mieli taki sklep z komputerami i sprzedawaliśmy je. I brało, było mało czasu, było bardzo mało kapitału, były duże problemy też z inflacją, no, mnóstwo problemów, których dzisiaj nie mamy, ale wszystko, życie było dużo prostsze jednak w tym wszystkim. Natomiast takim przełomem jednak było zakończenie studiów i przeniesienie tej działalności z działalności cywilnej, czyli z działalności komputerów osobistych dla ludzi, właśnie po zakończeniu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Wtedy wspólnie z dwoma moimi braćmi zrobiliśmy taką inicjatywę, żeby przekształcić już tą działalność komputerową w działalność przemysłową i to był największy przełom. Kontrakt z firmą GE Fanuc, podpisanie umowy na dystrybucję systemów sterowania dla przemysłu. No i to była pierwsza wielka przygoda. To był największy przełom w historii firmy, czyli rok 91, kiedy skończyłem studia i rozpoczęliśmy działalność przemysłową. No a potem to już było takie doklejanie kolejnych części, kolejnych możliwości oprogramowania systemów bezprzewodowej transmisji, robotów przemysłowych, robotów teraz mobilnych i wielu, wielu innych rzeczy, które są, co ciekawe, w tamtym czasie były nowoczesne i dzisiaj dalej są bardzo nowoczesne i jakby widzimy świetlaną przyszłość przed tym, co robimy na przyszłość. Czyli tutaj przez te 30 lat się w sumie niewiele zmieniło. Znaczy świat się cały zmienił bardzo, ale ciągle żyjemy przyszłością i nowymi technologiami dla polskiego przemysłu. No tak, ale przez te 30 lat ten skok technologiczny był tak ogromny, że zastanawiam się, czy to jest możliwe, żeby w najbliższych dekadach zrobić kolejny tak duży skok, czy my już jesteśmy za tym progiem, gdzie teraz będziemy się wolniej posuwać? Nie, myślę, że mieliśmy bardzo duży skok, jeżeli chodzi o możliwości, czyli to, co się zmieniło, jeżeli chodzi o nowe technologie i to, co jest dostępne. Natomiast trzeba powiedzieć, że w Polsce ciągle niestety polski przemysł jest jednak, można powiedzieć, zacofany i to, że coś jest dostępne, to nie znaczy, że to jest wdrożone. I to, że mamy na przykład właśnie najnowszej klasy roboty, które możemy oprogramować i zrobić z nich inteligentne roboty właśnie w ramach przemysłu 4.0, to nie znaczy, że ludzie mają to poinstalowane, wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo pracy przed nami. Bardzo mocno się polska gospodarka rozwinęła, jest bardzo dużo przemysłu. To jest fajne w Polsce, że mamy ten przemysł, że nie zlikwidowaliśmy go tak jak kraje zachodnie, no ale mamy naprawdę wiele lat przed sobą ciężkiej pracy po to, żeby go zrobić nowoczesnym i mamy pewnie świetne przypadki nowoczesnego przemysłu w Polsce, ale to nie jest jeszcze ciągle powszechne. I tak jak widzieliśmy dużo pracy przed nami, bo przyświecała nam taka wizja właśnie odnowienia polskiego przemysłu po 50 latach komuny i słabego życia ekonomicznego Polski po II wojnie światowej. I tak patrząc po tych właśnie 30 latach, można powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi, czyli
Czyli tą pierwszy stopień pokonaliśmy, lepiej lub gorzej możemy to jakoś oceniać, ale drugi stopień to jest kolejne 30 lat pracy przed nami, przed takimi firmami jak nasze. Jestem przekonany o tym, że to jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. A takie hasło właśnie przemysł 4.0, biznes 4.0, co się za tym kryje? Czy to jest właśnie ta robotyzacja, ale też połączenie i tego internetu rozszerzonej rzeczywistości, tego, że ludzie muszą zdobywać nowe kompetencje i to wszystko będzie już niedługo zupełnie inaczej wyglądać niż teraz? No ja jednak bym zaczął od ekonomii. Jednak przemysł 4.0 tak naprawdę to jest zespół dwóch rzeczy, czyli pewnych innowacji technicznych, które zawsze możemy definiować, tu wiele terminów pani podała, zresztą bardzo słusznie, ale połączeniu z rewolucyjną zmianą łańcucha wartości, czyli produkowaliśmy coś w jakiś sposób, na przykład jakiś tam typu, że masowy przykładowo, no i nagle doszliśmy do przekonania, że bardzo trudno nam jest to sprzedać, co produkujemy i wolimy przejść na taki sposób produkowania, że ludzie mogą sobie zamówić coś indywidualnego, coś, co dokładnie im pasuje i my przerabiamy tą fabrykę produkującą masowo na produkcję na przykład masową indywidualizację, czyli umiemy dalej produkować bardzo duże wolumeny, ale dla każdego to, co on właśnie potrzebuje. To, żeby to osiągnąć, powoduje, no jeszcze trzeba wiele efektów mieć, żeby taką umiejętność posiadać, czyli trzeba umieć zebrać te zamówienia, nie pomylić się, co w tych zamówieniach ma być dla każdego, umieć to wszystko wyprodukować, zinformatyzować, bo bez informatyzacji nie da się zarządzać takimi zamówieniami zróżnicowanymi, no i wiele jest aspektów, potem jest jeszcze kwestia elastycznej linii produkcyjnej, żeby wyprodukować, nie wiem, raz obiekt czarny, raz biały, bo klienci raz zamówili coś czarnego, a potem coś białego, to jest oczywiście taki bardzo symboliczny przykład, ale to pokazuje, jak się zmienia. Możemy sobie wyobrazić właśnie tę fabrykę poloneza, którą zresztą myśmy też wspierali automatyzację, kiedy sprzedawane były polonezy, one były wszystkie takie same, miały oczywiście opcje elektrycznych szyb lub na korbkę, takie drobne rzeczy się działy, no i mogły być w różnych kolorach i mogły mieć, nie wiem, 5 drzwi albo mogły być kombi. Natomiast no, produkcja była masowa i seryjna, czyli wszystko było de facto takie samo, lekko zmieniające. Dzisiaj produkcja samochodowa jest taka, że klient ma tyle opcji do wyboru, że sam coś się gubi, co wybrał i trzeba naprawdę być pewnym, że to on właśnie wybrał, co on wybrał i żeby to dobrze przesłać do fabryki, żeby fabryka miała te komponenty dobrać i w sposób zindywidualizowany z jednej strony, a z drugiej strony masowo ten samochód wyprodukować. I to jest właśnie ta różnica w produkcji, w podejściu do rynku, do wolnego rynku. No i tutaj gdzieś możemy zawsze poszukiwać tego przemysłu 4.0. Natomiast ważne jest to, że nasza produkcja się zmienia, dopasowując się do potrzeb z bardzo szybko zmieniającego się rynku. Jeżeli to umiemy robić w sposób taki systemowy, automatyczny, to wtedy mamy to pojęcie, że zrobiliśmy fabrykę według przemysłu 4.0. Tak mi się wydaje, że można powiedzieć, że biznes 4.0 to tak, nie wiem, czy można powiedzieć, że równa się, ale personalizacja, że zamawiamy coś już dokładnie to, co chcemy. Tak, znaczy to jest jeden z elementów, to jest taki najłatwiejszy do wytłumaczenia i dlatego od tego zacząłem. Tutaj pani dobrze to rozumie. Natomiast są rzeczywiście jeszcze inne aspekty tego przemysłu 4.0, ale chciałbym właśnie zaczerpnąć i wrócić do tego punktu ważnego, że to musi się opłacać, czyli nie robimy technologii internetu rzeczy, bo jest internet rzeczy i ktoś tam o tym nam mówi, że to jest fajne, tylko robimy to w taki sposób i wtedy, kiedy wiemy, po co to robimy i to jest opłacalne po to, żeby wytwarzać dobro dla konsumenta, który właśnie chce za to zapłacić i my tą wartość umiemy dostarczyć. Także ja przestrzegałbym wszystkich entuzjastów przemysłu 4.0, żeby nie robili czegoś dla pewnej idei, bo ktoś tak powiedział i się zachłystywali tą technologią bez efektów ekonomicznych, które to ma przynieść. Także technologia tak, ale wtedy, kiedy jest opłacalna dla producenta i dla klienta. W 2002 roku firma Astor dołączyła do grona członków Business Center Club. To był oczywiście trochę przypadek, że wstąpiliśmy do Business Center Club w 2002 roku. Wtedy jeszcze byliśmy i w sumie można powiedzieć młodą i małą na pewno firmą. No i mieliśmy takie oczekiwania, może takie bardzo bezpośrednie, że zapiszemy i nie wiem, to spowoduje, że nie wiem, będziemy mieli nowych klientów, czy coś konkretnie sprzedamy. Może nie mieliśmy jakichś takich bardzo wielkich oczekiwań, że to tak się stanie, ale gdzieś tam na pewno z tyłu głowy jakieś takie myślenie było. I potem żeśmy tego jakby nie dostali. To znaczy my nie po to jesteśmy w Business Center Club, żeby z tego tytułu, że tam jesteśmy, dostać zamówienie na coś, ale o tym przekonaliśmy się dużo później. No też to był taki proces jakby badania całej tej sytuacji. No dużo też żeśmy się nauczyli będąc, poznaliśmy też wiele ludzi.
No i wtedy, kiedy właściwie ja chodząc na spotkania Business Center Club, nie mam oczekiwań, dopiero mi to przyszło później, ale dość szybko po tym 2002 roku, że to jest przestrzeń do kontaktu z ludźmi, do pewnego rozwoju, autorozwoju, oglądania tego, kto co inny zrobił w innych branżach, w innych dziedzinach, bo bardzo mało spotkałem w Business Center Club ludzi, którzy akurat się zajmują tym samym, co my. I właśnie to jest właśnie bardzo cenne. No i też można też powiedzieć, że to jest taki związek zawodowy pracodawców, bo są związki zawodowe pracowników, natomiast związku zawodowych pracodawców tak oficjalnie nie ma czegoś takiego i właśnie takim związkiem według mnie są te organizacje typu Business Center Club i to sobie najbardziej cenię, te spotkania, rozmowy i dyskutowanie o tym, kto co zrobił, w jaki sposób, co mu się udało, co się nie udało, tak z perspektywy właśnie przedsiębiorcy, a nie z perspektywy innej niż przedsiębiorcy. To jest najbardziej wartościowe. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o ludzi. Tak brzmi jedno z haseł, które przyświeca działalności firmy. I rzeczywiście jakby widzę i to dostrzegam cały czas, że bardzo dużo ludzi jako cel w życiu ma pieniądze. A pieniądze to jest tylko narzędzie. Ono jest jakoś tam na pewno potrzebne i w biznesie jest bezwzględnie potrzebne i do życia nam też jest potrzebne. Natomiast znacznie fajniej nie jest mieć cel, jaki będę bogaty. To jest według mnie trochę taki utopijny cel. Natomiast dużo ciekawsze jest, co osiągnę, jaki jestem, tak, dla ludzi, jak się zachowuję. I po prostu stwierdziłem po latach działania i takiego wyrobionego już sposobu działania, że dużo lepiej jest mieć fajne otoczenie ludzi, mądrych ludzi, z którymi się współpracuje, niż całą górę pieniędzy, z którą nie wiadomo co zrobić i być zupełnie sam z tymi pieniędzmi, bo często ludzie i sposób ich zachowania powoduje, że są tak skoncentrowani na pieniądzach, zysku, że zupełnie całego innego świata nie widzą i to jest według mnie trochę bez sensu, bo tak to postrzegam osobiście, że dużo, dużo fajniejsze jest to, co zostawiamy między ludźmi, jak jesteśmy dla nich, co z nimi wspólnie osiągamy, jakich mamy ich naokoło, niż to, ile mamy pieniędzy, z którymi potem na końcu nie wiemy, co w ogóle zrobić, jeżeli szczególnie zarobiło się ich bardzo dużo, a takich ludzi jest całkiem sporo na świecie. W Polsce może mniej, ale też. Tak się zastanawiałam, kiedy przyszła pandemia i świat nagle się zatrzymał w zeszłym roku, teraz już trochę się rusza, ale dalej w ograniczony sposób, że może doszliśmy do takiego momentu, gdzie już ten taki cały czas niekończący się szybki rozwój i zdobywanie kolejnych punktów, powiększanie kapitału, może teraz to jakoś trzeba przemodelować, może iść w inną stronę, może skupić się właśnie tak na tym, tak jak powiedział pan, na ludziach. Myśli pan, że to jest taki czas, że ten biznes i w ogóle podejście światowe może w jakiś sposób się zmienić, że nie będzie już takiej presji na wynik? Nie, chyba to się nie zmieni, nie bardzo w to wierzę. Znaczy ja rzeczywiście jakoś tak tą firmę prowadziłem, że zawsze robiliśmy odwrotnie niż wszyscy, czyli jeżeli ktoś robił coś, to myśmy robili coś innego i jakoś często pamiętam, że robiliśmy wielki remont wtedy, kiedy był największy kryzys i rynek nieruchomościowy był bardzo słabo rozwijający się, a myśmy wtedy, kiedy nikt nie wydawał pieniędzy na nieruchomości, to myśmy wtedy właśnie wydawali bardzo dużo. No i dzięki temu tam jakieś mieliśmy fajne osiągnięcia, że coś tam ekonomicznie czy taniej kupiliśmy i coś tam zainwestowaliśmy i zawsze starałem się robić inaczej niż wszyscy. Jeżeli mamy spotkanie biznesowe dużych i bogatych przedsiębiorców, to zawsze fajnie jest popatrzeć na parking, na tym często to robię i patrzę, jakie tam najdroższe samochody albo prawie najdroższe świata wjeżdżają, a ja wtedy właśnie lubię przyjechać zupełnie takim zwykłym samochodem i kompletnie nie mam z tym problemu, nawet sobie to cenię bardziej. Samochody też są ciekawym taką przestrzenią do dyskusji na temat tego, kto jak co postrzega i po co ma to. Natomiast to nie ma naprawdę znaczenia, jakim samochodem ktoś przyjechał. Dużo większe znaczenie ma, jaki jest dla ludzi, jak się zachowuje i jak z nim się można porozmawiać i jaką wartość może wnieść w towarzystwie poprzez swoją wiedzę, doświadczenie, sposób komunikowania. Jestem o tym przekonany, że to jest ważniejsze i właśnie tak działam. Myślę, że niestety nie da się tego tak rozpowszechnić na przedsiębiorstwo. Nie wiem, jakoś ten świat pędzi, galopuje w kierunku pieniędzy. Nawet ta dyskusja o piłce nożnej, która wybuchła nagle, też jest bardzo mocno osadzona o pieniądze i tutaj jakoś nie wierzę w tą tezę, że to się da zmienić na skalę globalną. Ale każdy z nas może sam mieć swój wybór i robić to, co uważa i ja dużo bardziej się cenię sobie fajny kontakt z pracownikami czy z ludźmi w ogóle niż to, kto ile pieniędzy ma. A często też ludzie patrzą,
po innych ludziach, w zależności od tego, co osiągnęli, ale tylko na tej dziedzinie finansowej. A w jaki sposób to osiągnęli, tego już często nikt nie wie, a to też ma bardzo duże znaczenie. Tak, a jako przedsiębiorca patrzy Pan teraz w przyszłość w jasnych barwach? Widzi Pan przyszłość, czy może jednak to, że jest ta pandemia i że tyle rzeczy się na świecie zmienia, może być nie do końca tak łatwo, jak było do tej pory? Ta pandemia nie pomaga nikomu i też są duże problemy psychiczne w ogóle. I myślę, że w naszej firmie nam idzie naprawdę dobrze albo bardzo dobrze. Nie chciałbym być w skórze firm, które zajmują się turystyką, czy hotelarstwem, czy restauratorstwem, bo tam rzeczywiście są to bardzo, bardzo poważne egzystencjalne problemy, które są bardzo trudne. I pomimo tego, że po pierwsze idzie nam bardzo dobrze, po drugie no też jesteśmy jakimś tam silnym zespołem ludzi mądrych, którzy sobie potrafią dawać radę w trudnych sytuacjach i mieliśmy tych sytuacji trudnych kilka w ciągu tych 30 lat i też dawaliśmy sobie radę, no to ja patrzę optymistycznie, jeżeli chodzi o nasze działanie, to co robimy, tą jaką wartość wnosimy dla ludzi, jak oni to przyjmują, jak to od nas kupują i mieliśmy rok temu też trudną chwilę, ale dość szybko udało się tę trudną chwilę zażegnać i też taką wspólną, solidarną pracą, dużą pracą wypracować sobie pewien biznes model w tych trudniejszych czasach. No i ja w ogóle zawsze jestem optymistą, nawet jak już się dzieje coś bardzo złego, to jestem optymistą, bo tak już jakoś mam. Chyba ktoś, kto nie ma tego, to nie potrafi się rozwijać, jeżeli chodzi o taką już troszkę większą przedsiębiorczość, bo tego się jakoś przez te 30 lat nauczyłem. Natomiast no, trudno mi jest ocenić tak na skalę najbliższych 5 czy 10 lat. Wydaje mi się, że ta pandemia jednak będzie miała dość duże negatywne skutki. Dużo czasu zajmie, zanim wrócimy do takiej normalności. No, świat się zmienił. Mam też takie wrażenie, że świat wydał wojnę człowiekowi za te ostatnie zniszczenia, które my jako ludzkość daliśmy światu i teraz się na ludziach odbija to i po prostu no to jest taka, że tak powiem, odporność przyrody czy otoczenia naszego wyzwolona przeciwko człowiekowi i takim gwałtownym zmianom, które my szerzymy na Ziemi. Też tak myślę, że to jest taka odpowiedź, żeby może się jakoś opanować i zastanowić nad tym, co ludzkość robi. Jeszcze mam na koniec pytanie, takie bardziej prywatne. Podobno jest pan mistrzem w układaniu kostki Rubika. No nie wiem, czy jestem mistrzem, ale kiedyś byłem mistrzem, to znaczy w roku tam jakiś 80 już roku nauczyłem się układać kostkę Rubika i gdzieś tam w 83 roku były jakieś zawody organizowane, tam mi się udało wygrać. Natomiast rzeczywiście ten algorytm, który znam na układanie kostki Rubika jest takim algorytmem po prostu wyuczonym przez siebie. W związku z tym pamiętam go już na całe życie, to znaczy zawsze w każdej sytuacji, w każdej chwili kostkę Rubika umiem ułożyć i to nie jest tak, że ktoś tam świetnie umiał, ale potem zapomniał, bo się nauczył z książki i mu się zapomniało. Natomiast rzeczywiście tą kostkę Rubika i trudniejsze kostki Rubika też, to znaczy są też takie, umiem układać, no już nie tak szybko jak wtedy, bo chyba wtedy 24 sekundy ułożyłem. Wiem, że są nowe generacje kostki i młodzież umiał nawet 12 sekund ułożyć jeszcze szybciej niż ja wtedy układałem. Natomiast no, jestem pod tym względem takim hobbystą i mam dużo kostek Rubika w domu, różnych kształtów i wersji. I jakoś tam się tym, lubię sobie to ułożyć tak od czasu do czasu i zawsze się cieszę tym, że nigdy nie zapomniałem tego algorytmu i zawsze umiem sobie to ułożyć. Gościem odcinka był Stefan Życzkowski, prezes zarządu firmy Astor. Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.